Ho, ho, ho. Skurwysynu. Kończyłem roznosić prezenty. We wrześniu. Tak bardzo zapierdniałem. Mam ostatni prezent. Wyciągam z wora. Takiego wała, kurwa, nie ma. Pytacie zapewne, dlaczego ja jestem taki chudy, kurwa. Szczuplutki Mikołaj. Bo mi się sanie zepsuły i łaziłem, kurwa, od grudnia na piechotę. Cały świat obszedłem. Nie ma prezentów. Ale jakiś dzwon ma dzisiaj urodziny. Znaczy miał, ale ma. I jakiś film jest przygotowany na tą okazję. Więc ja, Mikołaj, kurwa, przyszedłem. Myśleliście, że chodzę w jednej czapce? No, kurwa, nie ma, kurwa. Te czapki przepocone wszystkie, nie mam tyle czapek. Muszę taką nosić. I z tej okazji zostało przygotowany po raz, kurwa, drugi. Przez jakiegoś, kurwa, bakłażana jednego. Best of dzwonko. Jako Mikołaj, oczywiście. I w imieniu tego, kurwa, jednego warzywa. Składam najserdeczniejsze życzenia Bartoszowi. Ej, ja to mogę mówić, czy nie mogę? A, nie mogę! Bartoszowi Dzwonkowiczowi z okazji 17 urodzin. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. I żeby ten worek, co go tam rzuciłem, żeby kiedyś pełny był, żebym mógł, kurwa, go dać, bo dostałeś takiego wała. A teraz zapraszam do oglądania, bo ja spierdam, idę sanie zaprawiać. Dobry wieczór, serdecznie informacje Vox FM. Nowy film Janka Kabaczka, ciekawy film szkolny, dzwonko sam w szkole i informacje z ostatnich chwili. Informacje Vox FM. Dobre stopnie za chamstwo. Ja nie wiem, czy to do montażysty nie pójdzie, wiesz? Witam pana montażystę. Ja jestem zupełnie normalny. O Jezu, prawie wylem oranżadę. Kurwa, piwo prawie wylem. Widzieliście, kurwa, ten refleks? Widzisz? Co? Jeszcze śnięty talerzyk. Co ty pierdolisz? Nie wiem. Jaki talerzyk? Ty, coś pałeś? Zjem banana. A potem masz talerzyk trześnięty z banana. Nie mam. Dlaczego się tak śmieje, jak jakiś porównany? Co ty ćpałeś? O ja pierdolę. O, cześć, dziadku. Dziadek? Wałbrzych, Kłodzko. Od Wałbrzycha i Kłodzko. Dole. Wałbrzych. Kurwa, dobrze. Kurwa, jak włączę system, to mam za każdym razem wyciszony mikrofon do zera. I tylko słychać tyle. Pewnie się, że eksperci mają podręcznik, są gotowi do pomocy. Masz podręcznik? Zapomniałem. Pożyczysz? Macie dwa? To dajcie, koledze. Los chce ze mną grać w pokera. Raz ja mi daje, raz zabiera. Ja za swoim szczęściem biegnę w świat. Para, pa, para, pa, pa. Przepraszam. Jak długo myślałeś, żeby takie wejście zrobić? Od razu, przyszedłem i pomyślałem, Marceniuka sobie pośpiewam. Okay. Kurwa, 2 FPS-y. Czekaj, muszę zmienić ustawienia. O, przeczuwaję! Chyba ten coś kogoś w główce porąbało. O Boże Święty! Dobra, gramy w Roblox! Wiesz co, ja ci na to? A ja ci na to takie coś. No co ty robisz, kretynie skasztaniały? Pomarańczowi zdobywają punkt, bo ten jełop wbił do nas, no przecież co za idiota, nie? Niemożliwe, że on samochodkiem przegrywa. Nie, naprawdę nie, nie, ja nie gram w to, wyłączam tą grę. Nie. Nie, Gosiu, naprawdę, wyłącz to. Jak to się wyłącza? Nie wyłączaj. O, dodaj epickiego znajomego, Paruwa Bosmańska, nie interesuje mnie to. Dzwonko. What is this? To jest elektryk, cześć. I'm scary. Cześć, dzwonko. Cześć. Wal się. Aha, sam się wal. I think that's good time to... Report. Ja! A co, żółty kliknę? Kurwa, czerwone się zaświeciło. Masz błąd? No mam jeden błąd! To kliknij zielony! No co dalej? Nie, to nie ma nic zapisane więcej! Niebieski! Kurwa, kliknąłem czerwony! Wybuchłem, chuj tam! Wynik eksplodowała. Janek Kabaczeko nagrał wczoraj nowy film. Nagrywanie trwało 3 godziny. Nie wiadomo, czy coś z tego wyjdzie. Powstanie scenariusz nowego dramatu Fantazy o szkole. Opowiadał będzie on o wypadku samochodowym 2 nauczycieli. Zadaniem dyrektora będzie zatajenie informacji przed policją. Więcej nie wiemy, ponieważ film jest w przygotowaniu. Słodkiego, miłego życia. Jest tyle gór do zdobycia. Już uspokoiłeś się? Arararam. Więc musimy się przywitać teraz, no? Jak ty to pijesz? Tak? Cedar jest złapałem, może zobaczyć, czekaj. Ja bo się polałem. Ty masz jakiś dziwny sposób picia, gościu. Bo tak zachwyciłem akurat. Ja nigdy nie czułem za ucho. Znowu się poleje przez ciebie. Statki. Masz? To jest kurwa labirynt, nie statki. Dobra, to labirynt, kurwa. Będziemy podawali pozycje 1-1 i tak dalej. W sensie będę, najpierw będę poziom, pierwsza pozycja będzie pionowo, poziomo, później pionowo. Biały zakreślacz, kółko, mam na 1-2. Nie, czekaj, dobrze mówię, 1-2. A drugie mam na 1 raz ostatnie. A białe co? Światełko mam, kurwa, zrobię ci zdjęcie.
Opa, jakaś pani przyjmujemy, porozmawiamy i gadać o... Okradniemy samochód. Dobra, ale to nie jest nasz samochód. Wezwij pomoc drogową, o tak. Jakiegoś Passata będą chorowali, co dobrze stoi. O matko. Czy ja wyjechałem pasy odpinam? Słuchaj no, który to? Jak ci pyszgnę w tą umalowane ślepa, zobaczyć jak nie można. Kurwo jebana, co robisz? Języka w gębie zabrakło. Popierdoli mnie po prostu. Wszystko jest Poznań do dzwonka. Tu się czas skończy, trzeba w Poznań strzelać. No mówiłem? No, no mówię. Roblox, posiadana, zalecony nadzór rodziców. Mama! Jak tam z tyłu, lamusy? Lamusy. Zara mu, ciśnij go tam, bo ja już nie dam rady, ale... Ja też nie dam rady, ja do niego 26 straty. O Jezu, ja mam 32, faktycznie, co on tak poszybował się po Nie no, cheaty tam ma, na pewno dlatego nas do tego odcinka zaprosił, bo on pewnie cheaty zainstalował. Tak, no. tak. Gdzie to się... Panie! Dzień Sajno. Dobry, dzień. O, siema z dzisiaj, kupę lat! Witam, dzień dobry! No jak tam, zdroweńko? Jakiś kur... bałwan pierdolony. Co tam o ciebie z dziś opowiadaj? Teraz zobaczymy, jak ja tu skina. Zobaczcie, typ manik, pralka 98. Matka mnie w krzyżu łupie, ja pierdolę. Witam! Musimy nagadać dzisiaj, co u ciebie? Dzień dobry, witam! Zamknąć tam pyski, gówniarze jedne, ja wam kurwa dam za chwilę. Ale imbecyl. Patrz jaki bałwan przecież. Zamknij kurwa bałwanie pierdolę. Ja muszę sobie ustawić opie dzwonek tego Trevora. Pau, 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 pau. Ja mam pomysł, jak polepszyć dzwonek Trevora, dodamy więcej echa. A ty masz tą bida chałupę, Bartek, dobra. Aha! Co to było? Jak to pasowało? Nie, idź sobie. Nie! Zostaw mnie. Uciekam od ciebie. No patrz, złapał mnie. Co? Co ty robisz? Tak zwany seks, nie wiem czy słyszałeś. Aha. I teraz mogę cię tam wrzucić do tego rowu. Nie! Dzwonko ty masz zainstalowane? Co mam zainstalowane? Need for Speeda. Jakiego? Kurwa. Most Wanted. A to nie. Ja pierdolę! No co? Czemu? Ja to 3 dni temu wysyłałem, cholera. Ale ja miałem czy to jest zainstalować? Tak! Pobieraj to, możesz jeździć Fiatem Punto jak chcesz. Ooooo! Jest też Clio w szóstkę. Jest Clio, no. Ooooo! Nie, leci do nas. Problemy? Duża melodia. To nie moja bajka. Wybij to, dobrze. Dzwonko w półkę. Nie, nie widzę nic. Krzysiek, chodź tu, kurwa. Krzysiu, chodź, pogadamy sobie. Jak tam zdróweczko? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zamknij bałwa. To my możemy tylko teraz mandaty za parkowanie dawać, wiesz? Serio? Poważnie. Zaraj, pa. I tyle, koniec, no. Zabiłem kobietę. Kurwa, Dany, coś ty odjebał. Dzwonko zainstalowałeś? Jem jabłko. No ale instaluj to, my czekamy. Jem jabłko. Można spalić kuchnię? Można. Oooo! To od razu odpala. Siomi stąd. Bambaryłasz. Co? Jaki bambaryłasz? Kurde, no jakbym mnie walił w te. To nic tam nie wal. Jeszcze za kierownicą, ty jesteś poważny? Ktoś umie jeździć jedną ręką, z jedną ręką z biegi, a drugą kurwa walić, no co umie. To pokazuje umiejętności kierowcy. Podzielna uwaga. O kurwa. Właśnie, podzielność uwagi, to jeszcze jaka to musiałaby być? Bartosz Zwonkowicz był dzisiaj w szkole. Przyjechał tylko po parę rzeczy. Razem z nim był tylko jego kolega. Siedzieli sami na lekcji i nawet nauczyciele dziwili się, po co przyjechali. Nie! Co żeś narobił, pan? Koszty naprawy żyja? Uderzasz w przeszkodę? Nie pierdolcie się wszyscy, wiecie co ja mam. Ja nie chcę z wami rozmawiać, jadę sobie tym moim manikiem, cholera jasna. Jedź pan tu. Znowuż na mnie. Cheeseburger, dobra. Dobra, dobra, dobra. Czyli tak, najpierw musi być mięsko. Weźcie go, uciszcie trochę, bo drze się jak... O, dobra. Bułeczka. Też przypieczemy sobie bułeczkę. Perówka. Cheeseburger, dobra. Jak on drze pysk, ja pierniczę. Ja? No. Kurde, kto? No, zobacz, jak pięknie robię, miam, miam, będzie pyszne jedzonko. Ale zobaczcie, no kurde. Ale ładne, Kiedyś to się chodziło w swetrze i się było modnym. Mostek, broń to! Ale nie do naszej bułki, nie Ale dobrze właśnie leci. Teraz to ja to odjebałem. Samobuja wbiłem. Ja pierdolę.
Zapraszam do mnie. Już państwo czekają pod moim domem? Tak. O, idę, wychodzę, drodzy państwo, towarzysze. Jest tu kto? Co ty robisz? Proszę jechać. Można jechać. Jak go zastrzelił? Przedłużacz, 5 kabli, ładowarkę od iPhone'a, Tantum Verde, taśmę izolacyjną, super stylowe okularki, obcinaczka na paznokci, pendrive, śrubka od krzesła, stacja dyskietek, okulary z kina IMAX, kalendarz adwentowy, laptop, 2 monitory, portfel, drugi przedłużacz, kabel mini jack, myszka druga, statywik do takiego mini telewizorka, kabel SATA, słuchawki, karton po mikro... Co to robi karton po mikrofonie? Lampa, radio, druga klawiatura. Starczy, już, przedstawienie. Ha, Lejmus. Ta, Lejmus? Sprawdź, to jest pierwszy. Co? No chyba nie ty! Dobij dzwonko! No nie, no prawie! Nie, no nie wierzę, to są jakieś cheaty. Tak, dzwonko ma cheaty na bycie gorszym, no. Elo! Słyszałeś jakieś o takich cheatach? I to wygląda serio jak Poznań. No wszystko jest z Poznaniem. Czekaj, wyjdź do głównej ulicy, do tyłu, za tobą, ta ulica za tobą. Wyjdź do tej głównej ulicy. Tam, za tobą. W lewo, tam, no. Nie tam, prawo! No ty głupi jesteś. Jakiś zielony Benson! Szybko, Ździszek! Szybko! Ile? Bo to rogi! Robinson! Dobra, jakoś cię cofnęło. O Jezu, tu ja myślałem, że to jest jakiś zakręt, a to... Tu nie jeździ prawo, lewo. Spadaj. Chyba czasu nie ma. W dół. W dół. W dół. W dół. W lewo. W lewo. 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 Kurwa, szybciej. Góra. Góra. Prawo. 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 Góra. 10 sekund, góra, no. Lewo. To nie zdążymy. Lewo. Góra. Lewo. Góra. Prawo. 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 Góra. Jest, zdążyliśmy! Zdążyłeś? Tak. Ja pierniczy, myślałem, że nie dasz rady. 2 sekundy zostały. Stwórz pierwszy rysunek w animacji. Nie mam pomysłu zarysować. Działa. Nie no, gotowe, ja daję gotowe wszędzie. No nie no, zjeb... głupi. Co cię popierdliło? Daj historię jakąś fajną, no Jezu człowieku. Zero kreatywności. 1 na 4? A to trzeba jedną zrobić? Ja nie wiem, o co chodzi. Ale wiesz, że jest taki problem, że mi się pierwsze pół godziny w ogóle ta gra będzie odpalać. A zobaczcie teraz, kurwa, czy... teraz, czy kurwa, za chwilę. I nie wiem, czy już w nich wjeżdżać, czy kurwa, za chwilę. Daj tą kaśnicę, daj to. No, daj to, dawaj to. Chodź, kurwa. Nie, zamykam drzwi, gdzie tu są drzwi? Tu nie ma drzwi nawet, tak, jesteśmy biedni w tym lokalu. Nie! Co ja odwaliłem? Jezus Maria! Jego tak pięknie wyminąłem, a tak zepsułem! I znowu jestem pierwszy, historia zatacza koło. Nie! Ty mnie nie wyprzedzisz, nie! Jesteś pewny? Tak! Kurwa, o co ty mu zrobiłeś? Jadę! Chodź do mnie, chodź za mną, idziemy po ciężarówkę. O, ty! Dawaj tym jelczem, kurde! Otwieraj te drzwi! To weź tam, wiesz coś, ja tam nie będę, ja nie mam czasu na takie pierdoły, ja muszę iść... A bierz ze mną, Ja muszę iść palić bułkę. Czemu mój mikrofon się wyświetla na tym, na Rocket League'u? Ja nic nie widzę, albo czat go sobie odpaliłeś. Jak ja to wyłączyć? Ustawienia. Jezu, nie wiesz, co mój mnie słyszą? No, chyba tak. A on jakiego mindfucka, co on pierdoli w ogóle? Bez kitu. Ale czy oni mnie słyszeli, serio? Nie wiem, czy oni, czy my tylko, ale... Ja nie słyszałem go, więc nie wiem, czy inni słyszeli. Może on mówił do wrogów. I to mi się głowie, co to za debil dla Nordgana? Boże, tak się wydzielę, jak pojebany. I tak cały mecz. Ja bym się zabił, jakby taki ktoś pierdolił. Witam serdecznie wszystkich Polaków. A może nie tylko Polacy nas oglądają, to też, też załamany. Witam serdecznie wszystkich Polaków. Bo to Kaczyński zawsze tak. Mhm. Bo on te buziaczki wysyła. Buziaczki. O fu. Katy fajne. Może przynajmniej być inny. Nie da się. Hop, ja się ze zjeżdżalni zjeżdżam. Ale do przodu. Do przodu. Oh my god. Jak to zrobić? O! I na kolce. Teraz da się opanować, go trzeba go poznać, a ja go nie... Jezu, co? Czemu ja latam? Trzeba go zostawić inaczej. Teraz zajmie pieszego jakiegoś. Proszę mnie puścić. Halo! Panie! Co? Ja biegnę za tobą. No to proszę siadać. Czekaj, to na przystanku. Moment, tam pan poczeka na przystanku. A ja cię gonię, kurwa. O! Co pan robisz? Kliknął drzwi? Co za mnie tutaj drzwi kliknął? Bilet poproszę. Patrz, jak on na niego spod byka patrzy, nie? On go zaraz załatwi. Co no? Czy gdzieś tutaj jest, proszę bardzo, gaśnica? No, zostaw ją. Gaśnicy. Zostaw! Nie, no, daj to!
Daj to! Daj to! Daj to! No dawaj! Proszę mi oddać gaśnic. Proszę nie pomóc, on mnie goni. Czekaj, ugasimy człowieka tutaj. Nasz! O ty, daj to! Daj to! Daj to! Daj to! Wszystko do daj to! No! Dawaj, gaśnicę nie, no, daj to! Do piekarnika gaśnica, o to dobry pomysł. Młodzież bez kultury. No nie, ej! No co to się stało? No nie, no bierz go! Jasna cholera! Ja pierdziomaniu, no przecież... No zlaj mnie! Bo ja tu z sufitu spadnę, o nie. O kurde! Złoka po suficie! Widziałeś to czy nie? To jest Słupsk. Co ty mówisz? Nie, to nie jest Słupsk, co ja gadam. To ja byłem w tym miejscu, to jest w Bułgarii. Żabki w Polsce. To jest w Bułgarii. Kebab Słupsk! Mówiłem Słupsk! Mówiłem Słupsk! Mówiłem Słupsk! No kebab Słupsk, nie widzisz? Ty skąd on wiedział, że to jest Słupsk? Słupsk tak wygląda, jakbyś sobie zobaczył jakieś zdjęcia, to jest Słupsk. Mówiłem Słupsk. O! Dzień dobry! Towarzysz! O nie, 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 nie. Witaj towarzyszu! Żegnaj towarzyszu! Amerykański samochód. Nie, 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 nie. Aha? Jak to już dzwoni? Kuźwa, podzwoni, ja ci kuźwa podzwonię, nie? No to jest ten dźwięk, słuchaj, słyszycie, to jest ten dźwięk z Talking Bena. Zarąbali dźwięk. Wiesz, że zarąbali z twojej gry dźwięk? Śmieszne. Uważasz to za śmieszne? No. No właśnie, to czego się śmiejesz? O nie! Siema Janek! Hello! Ciśniemy go teraz, ciśniemy go teraz. No jest co? Pierwszy! Wiesz, kurde! Wiecie, że ten mój mikrofon brzmi jak te typowe mikrofony u tych... Co jest? Nie no, już prawie go wyprzedziłem, to musiałem rąbnąć. Dobra, teraz go! Zjechał ze zjazdu driftem. No! Dzwonko! Jest! Dzwonko! To było tak znienacka. Na drifcie. Bokiem. Jezus, mała matka, matka jedyna. Ale masz wóz. Nie, 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 co za bambary. A czemu oni stoją? O, proszę bardzo, na chodniku. No, wszystko wiadomo. Mandat za parkowanie. Tak, minus 5. Przecież stoi na chodniku, baran. Gdzie ci stoi na chodniku? O, co to ma być? Na chodniku stoją, ewidentnie. No minus 5, dlaczego? Może to nie jest chodnik, to jest parking? Czy co to jest? A może zobacz. To nie wygląda mi jak parking, tylko jak park. To jest taxi stand w ogóle. Aha! Ja pierdziele, tak nie może być. Ja się z nim policzę, idę do niego. Nie ma co, idę, biegnę. Zobacz, biegnę, biegnę, skaczę. Biegnę do niego, o, teraz. Kurwa, prostamol uno. Cholera jasna, gówniarstwo bez kultury. Chodź tu, chodź tu. Baryło pieprzona. I co, co myślałeś, kurde, z tym starym dziadziusiem będziesz tu, o. Nie, człowieku, to jest jakiś lamusiarski. Ja tu po suficie jeżdżę, człowieku. Co ja gadam? Co ty gadasz? Ja chilluję bombę z tyłu, bo piwa brakuje. Ci tam piwo w autobusie miejskim. Dzieci na pasach. Nie! Patrz, autobus się zaczyna na przystanku. Dzień dobry. Jedziemy autobusem. Zapraszam państwa. O, dawaj, dobra. Dawaj, dawaj, i do mieszkania. Bilety do kontroli? O nie. Kontrola biletu. Proszę przygotować bilety do kontroli. O matko jedyna. A wy na gapę. My czekamy, kurwa. Tylko z Radecki była. Tam się pusta produkcie zepnął. Zupie, kurwa. Ja ci dam buty. Nie no, rzucam cię. Mnie, kurwa? Się wczuł w rolę. Ja jestem prowadzącym do kurwa. Aha, czyli ja z Wąkiem mam, kurwa, zarywać? Tak. O cię pojebał. Co, nie? Nie, to ja dziękuję bardzo. Kurwa mać, no jak nie? Przecież taki był plan od początku. Chodź, kochanie, na ruch. Jeszcze z nim. No pierdolę, to jest komedia, ty jesteś jakiś wjebnięty, kurwa. To komedia, tylko jakiś cały świat może mnie obejrzeć. My tu czekamy, chłopie. A na mnie? No. Nie, to nie, robi teraz. Ja właśnie idę po poloneza, zobacz. Dobrze! O kurczę. Bardzo dobrze! Dzwonko! Nie! Spokojnie! Wszystko, wiesz, wymierzone! Wcale nie przypadkiem! Będę ten Sonic będzie trzeba go odtworzyć. Co, proszę? Mam to odtworzyć? Czekajcie, screena se zrobię! Nie! Mam screena, dziękuję nie, bardzo, narysuj. Pierdol się, nie wolno. Dobrze, pierdolę się. Wiesz, że ja to nawet ze screeną źle odrysuję, nie? Ja nawet nie pamiętam, co to było. Co to jest, kurwa? Jakiś stempel ja to narysowałem. O, Paweł, chodź, chodź, Paweł, 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 chodź. Chodź tu, Paweł. To jest łazienka chyba, co? Proszę stąd wy! Wyjdźcie stąd! Które nas dużo w tej łazience. Proszę gadać to? Troszkę. A zadzwonili do mnie. Zadzwonili do mnie. Zadzwonili do mnie. Zadzwonili ta kobieta. Halo? Na plan zdjęciowy przyjechać? Bardzo się cieszę. Będę za godzinę. Zadzwonili do mnie, jestem bardzo, cieszę się. O, w Poznaniu do końca cieplutko. Patrz, co tam robi po lewej, nie? Pa, wywali jakiegoś typa. Kierunkowska. Co on ma? Ty
Gdzie, no patrz co robi tej zar, idiotę, nie? Patrz jakiś kurde baran tej. Dobry żart tam opowiem, uwaga. Co powiedział motocykl do motocykla? Ból, 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 ból. I co? No. Nie, no myślałem. No przecież... Jeżdżaj mi stąd, no. Jakiś żart. Hit po prostu. Jakiś żart, dowcip to jest. Żart, dowcip? Pozdrawiam, a nie, bo on już nie p***je, to nie pozdrawiam. Co ty gadasz? Mówił ówczesny dyrektor RCN Konstantynów. Nie. Dzwoni do niego facet, ten pracownik mówi, szefie, nie mamy anteny. Zatkało mnie w pierwszej chwili. Myślisz, to jest żart, dowcip? Ale dopytuję powtórnie. Na horyzoncie... Nie no. Na horyzoncie nie ma masztu. Dobry. O nie! O nie! Wiedziałem co zrobić, ty kur... Nie, ja biorę twój amerykański samochód, biorę go, rozwalę. Dobra, mamy to. Wyżej, wyżej, wyżej. Dobra. Nie mogłam uwierzyć, jak ten facet demoluje nasze mieszkanie. Demoluj, my nie przenoszą kanapę. Demoluje mieszkanie. Dewastacja sprzętu. A nie, to jest chodnik jakiś. Biegłem na jakiś parking, nie? No przecież co za zło! To na trąbie! Ja mu potrąbię! Ja cię potrąbię, ty! Paszteciarzu jeden, ty! Wow! Jozio, widzisz, to była praca zespołowa, człowiek. To było zbyt mocno! Oho! Patrz, patrz, biegnie, biegnie, biegnie! Patrz, 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 patrz! Biorę go! Ty! Halo! Halo! Stop! Halo! Oskarż o wykroczenie! Przejście w miejscu niedozwolonym! Mandat! Mój prawnik się tym zajmie, tam się walnie w łeb. Nałożenie kajdanek. Co ty robisz? Jesteś lepszy, jesteś najlepszy. Never give up. Aż kurwa! Dziecko! Bąko, pamiętaj, never give up. Never gonna give you up, never gonna let you down. O! O! Teraz wolny jest. A łyka jest wolna. No nie radio! Kurwa. Nie! Dusz! Nie, no ja wybuchnę ten dom w powietrze. Zaraz naślę rosyjską armię, zobaczysz. Ja wchodzę już na naszą grę z Jaslądzem, dobrą, ulubioną. A, adopt me, no tak. Jakie adopt me, Bartek, ty dopiero ty dwa słowa, zobaczysz. Bartek, ty dopiero tam dasz tego. Lamusiarscy jesteście. Nie, no po prostu, nie wiem co to było w ogóle. Ty byłeś gdzie, dzwonko? Piwie. Bo tego już nie dogonimy, ja się ścigam tylko z dzwonkiem. Tylko ze mną to siema. No co ty tu robisz, no jak ty? Mnie dogonił. Nie! O! Wyprowadziłem to! Wyprowadziłem to! Wyprowadziłem! Nie wierzę! Komu w drogę, temu chleb. Ten żre, te kuźwa kabanosy z tym wszystkim kus... Winiary. Co ty jesz? Winiary? Majonez wybiera. Co ty robisz? Kabanosy z majonezem. Jak można jeść kabanosy z majonezem? O! Pani mnie wyzwał! O nie, 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 nie! Nałożenie kajdanek! Nie, ten samochód jakiś szrot w ogóle, ja wolę swój. Zimowe opony powinny być, a nie kurde. Letnie, cholera, jeszcze z bieżnikiem takim, że prawie w ogóle nie ma już go. Ten samochód się do niczego nie nadaje, w ogóle to jest na złom tylko. Ja tak to idę zrobić, ja go wywiozę na złom. Kręć, 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 kręć w lewo! Nie, nie, nie! No przecież, czemu ja jestem na plecach? Ty słaby jesteś. Czerwone! Nie, no mandat muszę mu wystawić. O co mi? Chodź tu. Nie dobry pani. Ładna pani. Zapraszam. Nie dalej. No zostaw królika. Jest te grzybki halusinki, jedz, wpierdzielaj. Jedz je. Miam, miam. Pyszne. Czujesz ten smak? Co ty gadasz? Wdychaj wiosnę. Dziękujemy, że możemy z tobą grać. Nie ma problemu. Jak chcecie autograf, to możemy tam po męczyku, nie? Dobra, spoko. A wymienimy się kołami? Bo jesteście naprawdę takie lamusy, że ja pierdolę, nie? To nie da grać. O! Czy to z Rempy? Dzień dobry, witam. Witam w kolejnym odcinku Windy na mieście. Dzisiaj jesteśmy w osiedlonym Zrębie. Modernizowany przez chyba Winda Warszawa, tak? Winda Warszawa. Przejazd pierwszy wstonek i teraz jedziemy w dół, także ten. Wracamy do tej windy, dawać, jedziemy. O, zacięła się. Wymarzona, tak jak z mojego snu, taka śliczna. Mam taki wskaźnik z megahercami. O, radyjko! O kurwa, to jest alfabet Morsa. Jeśli słowo to arbuz, kakao, rzeka, broda, jaką masz częstotliwość? 3.505. 505? O ja pierdolę. Drzwi. Jakie kurwa drzwi? Mełomada, temu, temu, ui, ui, ui.
Wy w ogóle nie macie myślenia przyszłościowego, absolutnie. Tymczasem dzwonko. Tymczasem dzwonko jeździ spotkanie. I właśnie się odbił, kurwa, na ryj. Nie, ja tam byłem. Kurwa, ty wszędzie byłeś w takim wypadku. Ja kojarzę ten budynek. To jest Słupsk. Jak to nie jest Słupsk, to płacisz mi 500 zł PayPalem. Nic nie mówiłem. Kurwa, Słupsk i chuj. No i masz przejebane. Ta osoba się wyrzuciła śmieci na ulicy. Gdzie ona jest? O, widzę ją, czekaj. Muszę ją opierdolić. I kurwo. Oho, jakaś alternatywka. No, to wszystko wiadomo. Co ty mówisz? Dzień dobry. O, to proszę bardzo, mandacik. Żeby nie było, ja tam szanuję jakieś wszystkie alternatywy. Osoby, dobra, które tam są tego, żeby nie było, dobra, bo to głupio mogło zabrzmieć. No i chuj, masz teraz przejebane. Kancela. Co ty tu robisz, dzwonu? To widać? Co ty robisz? Jak on pika, pojadę klik! Jak on jest skupiony na tym! Patrz na to lusterko, co jest na górze. Widzisz, no i ma pana lusterka, ci tam cholera. Papa już to napisał! Co za baron! Po prostu powiem ci, że dawno nie miałem takiego dobrego kompana. Chcesz nagrywać zamiast dzwonka? Sobie mogę. Aha! I jeszcze powiem za chwilę, że będzie mu płacił, nie? Dogadamy się, czekaj, umowę zaraz spiszę, spoko. Aha! Tam... Nie, ja chcę pieniądze za wszystkie moje filmy nagrane u ciebie. To będzie jakieś, podliczając VAT, tutaj będzie jeszcze odprowadzenie podatku, 7000! Ja kurwa 7000 z YouTube'a nie zarobiłem. No to sobie to obchodzi, a powinien zarobić. Zarobię z ciebie kretyna w filmach twoich. No, zarycie tak, mordy, błodzie, przeklinanie. Kibordowanie, o właśnie. Kibordowanie. Wiesz, ile się za muzykę płaci? Co? Czekaj, co tu się stało właśnie? Pokaż ekran. Ja przychodzę, patrzę, jakieś śmieci leżą na podłodze. Podchodzę do nich bliżej, opcja porozmawiaj. Co jest grane? Po co? No patrz, co tu się robi, pany? Ole fadza! Pa! Ja pierdol! A czemu to na pysk leci? Halo? Jak leci samolot? Jak leci samolot? New katastrofa! Przepraszam, musiałem. New Smoleńsk. New Las Kabacki. Co się drom te jej łopy? Przecież tu za głośno jest. Ja tam lubię muzykę klasyczną. Nudny kurwa jesteś. Nudny. Muzyka klasyczna jest, w ogóle nie jest nudna. Ja zbieram długopisy, człowieku. Co ty gadasz? Mam niebieskie, mam czerwone! To ty pierdolisz! Polonez! Polonez! Kurwa, Karo Plusik! To zaznaczaj na mapie Karo Plusa. No to Warszawa, no bo FSO. Witam pana montażystę, tak? Jestem bardzo normalnym człowiekiem, nie śpiewam głupich... Znaczy nie, to nie... Nie śpiewam... Nie fałszuję. Ała! No czemu mi to tak drift... O Boże! Kurza melodia! Co tu się robi? Many! No elo, tak zatrzymuję lamusów. Mogłem być drugi, się poświęciłem. O, proszę bardzo. A lampa! Halo! Policja! Dzwonko, kurwa, gdzie ty jedziesz? Ale się pojawiłeś. Moment, muszę z nim porozmawiać. Proszę pana! Proszę za mną odjechać. Dobra. Moment, ja mu zaraz nim. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedź pan za nim, ja siadam, jedź pan za nim, goń go pan. Pan prasza, ja nowa praca, ja nie z tych krajów, ja... No ja piję, ale... Pan być nowy, pan nowy w tej pracy? Może tak powiedzieć, goń pan go. Co tu się stało? Czemu mam wielkie liczniki na pół ekranu? Bo biegnie, musisz zmieniać. Silnik spalony? Spaliłem się! Pan mi mówił, że poloneza. O, to jest Poznań i nawet wiem, gdzie to jest. Wszystko jest Poznań. Lanos! Co to kurwa było? Nikt się nie zdziwił, co to było, wszyscy przyzwyczajeni. Przyleciałem nad tą piłką. No i ładnie, kurczę. Ej, dzwonko, mam takie pytanie, gdzie ty byłeś? Na piwie. Dzień dobry! Proszę wysiąść, jadę z tym autem, samochodem na złom. Jezus, ty szybciej biegniesz niż ten samochód jedzie, nie? Ja nagrałem wczoraj sobie bloki na VHS-ie. Królowskie, takie nieotinkowane. Nie zajadaj się nimi tak jak na obiad, kurczę. No człowieku, jakbym na obiad, ale bym płytę betonową miał na obiad. Poszedł na pomoc, lecimy! Odsuń się! Przesuń się, ja Daniel! Pierwszy. Nie ma takiej opcji, przesuń się, ja jestem kierownikiem zmiany. Daniel! Odsuń się. Nie, ja. Daniel, jesteś za gruby, nie mieścimy się w drzwiach. A ty jesteś biały, masz afro. Jakie afro, co ty mówisz? Ja bym wam powiedział, żeby Janka Playera wywalić. Dlaczego? Nie? Moja dlaczego mnie? No bo my cię nie lubimy. Aha. Pa, i teraz Janka, pa.
Pa, o kurwa, nie wiem, jak zakręcie. Pa, i teraz patrzcie. Bum, cyk, cyk, wypalić go teraz trzeba. Zostaw mnie. O kurwa. Matko boska! Żyje, o kurde. Kurwa, ma Matinę, jak się rozpędzi, odejście na godzinę. Ambitny typ, ambitny typ. Ktoś mnie goni jeszcze też, oprócz ciebie, Janek. Ten seksowny płotek! Janek, lubisz takie płotki? Ja lubię każde płotki. Wow. Oskar, że wykroczenie, co ja mam zrobić? Samochód czy kierowca? Nie no, wypuść go już. Daj mu manat. Czekaj. Wypuść. Daniel. Czekaj. Ale widzę tu romantyczną historię. Zac Efron i Daniel. Daniel, puść go. Bilet pan chce? Nie. No to proszę odejść. Ja na gapę. Nie, proszę wysiąść. Na luzie jedziemy. To wrzucę na piątkę, jedziemy na szóstce, o. A chcesz coś mi dać? O ty gnoju. Nie, co? Tak go wywalaj! Wywalaj go! No wywalaj, wywalaj! Trzymaj go, żeby... O! Czeko do tyłu! Cofaj! Nie! Nie wierzę! Kisła, belamusy! Kto wygrał to? Nikt! O, dobrze, witam windy na mieście. Tutaj winda zręb modyfikowana przez windy Warszawa. Dojechała na pierwsze piętro. A teraz jedzie... No niestety ktoś wezwał windę. Weźmiemy drugim dźwigiem, pojedziemy. Drugi dźwig chyba jest uszkodzony, winda chyba się paliła. Drzwi są brudne, ciemne, chyba winda się paliła. Morsa. Dawaj, strzelaj lampa. Ej, może to był znak, że ona ma barka. Jest barka? Jeśli słowo to barka, to ustaw częstotliwość 3555. Spróbuj. To było to. Nie, to nie jest to. No co pan robisz, no? Zamknijcie drzwi z tyłu. No ja mu jebnę. Zaraz zablokuję te. Klikniesz, to wiesz co, normalnie ci... No co ty, nie wierzę! Ty kurwa, zaraz ten awaryjny klik miał. Wysiadaj. Nie, wiecie co, sami sobie kierujcie. Jadę kurwa, idę po swój autobus. Przecież to jest mój autobus. No już nie chyba. Zamiast cofać, znaczy oczywiście koła się kręciły w dym. Bo ten jełop zamiast... On się nie uczył jeździć, no widzisz. On ciśnie gazu do maksa, przecież to trzeba po lekku, no żeby samochód ruszył. To jest właśnie idiota ten kierowca w tym w GTA. No przecież ja bym go wziął na naukę jazdy, naprawdę, na moim Logitechu G29, ta. Nie? I co? No i co? Nie no zapałeś. I co? Chodź tu, no! No człowieku, zatrzymaj się! No kontrola drogowa! Jestem bardzo dobrym kierowcą. I teraz powinna być kompilacja wszystkich moich uderzeń. Kurwa, nie ma pomysłu! Krowa! Co? Napisałem to, co mnie krowa. Moje wino! Jak jest więcej gazu po niemiecku? Mer benzin! Nim krzyknął, słuchaj. Ale gazu, nie benzyny. Nur für personal! Ty rzuciłeś jakieś kurwa zaklęcie na mnie? Kurwa. Ale to zaroby zapierdziela. Ause kliknij. O! To przecież... No, kliknij, za co zrobiłem? No, nie, dzień dobry, czy to Pieczarkowice chujowolskie? Tak, to jest auto do Pieczarkowic. Ja sobie do tej wigli, chodź. Mój przystanek. Kurwa, no co? W tym przystanku, co za barany. Nie może się autobus spóźnić przez jakiś biełopów, tutaj jedziemy. To zamknięte jest. Powinno się wejść. No, proszę pana. My chcieliśmy do Pieczarkowic, jest problem. O patrz, rozczaskał się, stoi na postoju. No czekam na was. A ja na kierownicy, człowieku. Pa, o kurde, ale... Nie. O Jezus Maria, jak to trzeba kręcić. Co za złom. Ten jeździ lewo, prawo. O, czerwone! Hamuj! Złomko spal silnik. Jadę, no, daj mi spokój. No przecież! Ty... Co za baran. Ej, no bo... No nie! No brawo, widzisz? No nie! No, jesteś głupi! Czemu ty mnie przejechałeś? No ty wleciałeś pod koło, baranie, nie mogę hamować! Rozwali auto, pojechał beze mnie, potem jeszcze jak wrócił, to mnie przejechał. Straszny jesteś! Narzekasz tam! Teraz trochę poszalejemy, przekroczymy prędkość. Nie wiem, czemu ci ludzie jeżdżą lewym pasem, gdzie jeździ się skrajnym prawym zawsze. Ej, chodźcie na Roxanę. Co ty mówisz, jak Roxanę? Węgiel chyba. Z Roxana. Węgiel. Co ten, czy, co za idiota to będzie żarówką, widziałeś to? Ojoj. Pa, i teraz go. Teraz wyrobnij go, do mnie! Paweł, ciążujemy razem. Ale dobrze, ale Janka przynajmniej nie ma, dobrze jest. Nie ma Janków, a nawet lepiej nie ma Janków. No. Wow, dzwonko. Powiem wam tak, smaruj pasztet. Chrzannem. To ty gada. Zaraz tam przyjedzie, ten jedziemy, no a zaruszamy. No czy się dryknęli? Halo! Skrajny prawy, bo się zawsze jedzie skrajnym prawym. Proszę jechać. No przed...
Co za baran w BMW, cholera jasna. Dawca. O nie, teraz ci dziadzia pokażę. Wymuszenie ubezpieczenia, gościu. O papa, co robi? O kurde. Łe, holender. Ła, Boże, dziadzia zajechał, zarżnął tiko, nie? O. Wali się. Żyje. No chyba nie. No on nie jeszcze jest pierwszy przed atem. Jak to się stało? On the bus. Jakaś kobieta coś gada. Ja jestem w autobusie. W autobusie. Nie wiem, czy słyszałeś to. Słyszałem. W autobusie jestem. W autobusie. Słyszysz Halinka? Halincie, jutro będę. No z Dawi to może być nawet pojutrze, nie? Jadę teraz do Pieczarkowic. Gdzie? Do Pieczarkowic. Nie! Panu! Tak! Nie! O kurwa. Tak! No gram! Tata mówi do mnie, co ja robię. Czy może pan nie łamać przepisów? A co ty? Jak ty... No, widzi pan? No, fajnie, nie? Smaruj pasztet! Szalem! Ty spocone kasztanie. Spod lodówki. Miałeś rację. Jezus. Dobra, bułka Krakus? Tak, słucham, bo tutaj... Bo ja dzwonię sprawę tego zamówienia, co pan zakładał jakieś 4 miesiące temu, bo... Nadal te bułki tutaj stoją. Te bułki są jeszcze dobre w ogóle? No właśnie, wyszły już. No właśnie teraz pytanie mam takie, czy ja mam teraz te bułki, kurde, co ja mam nowe bułki zrobić, czy jak z tymi bułkami... Wie pan co, ja odwołuję zamówienie, bo już dawno po imprezie tej urodzinowej. No to ja rozumiem, że tą zaliczkę to zabieram ze sobą. Zaliczkę? No była zaliczka, 100 euro. Za bułki? No bo kurde, zamawiasz 50 bułek na zaliczkę. Ja 50 kilo zamawiam bułek, człowieku. Ten pojazd nie użył kierunkowskazu, nie no. Jakżeś rypnął temu samochodowi. Przerysałeś mu cały bok, człowieku. A tam, narzekasz. Ja wiesz, że przejdziesz za mnie, albo zaprosisz kogoś innego, żeby że tu jako pomarańczowy ja idę zjeść barszcz. Jeszcze raz, to musi lepiej zabrzmieć. Idę zjeść barszcz. Ale echo pierdygnął. Wyjazd Paweł stąd! Wyjazd stąd! Już! Sio! Sru! Nie wierzę, wjechał! Ajajajajaj. Dobra, jedziemy. O nie! O nie! Za mały rozpęd wziąłem, kurde! Może ja go na Allegro wystawię. Tu jest dobre światło. Chodź pan. Wystawimy go na Allegro. Pan tak stoi. Pierwsze zdjęcie. Teraz od tej strony zrobimy drugie. Teraz kolejne zdjęcie silnika, że jest w pełni sprawny. Nie pan powiedzieć od tyłu, zrobimy zdjęcie bagażnika jeszcze, jaki pojemny jest. A jeszcze zdjęcie wnętrza, momencik. Tapicerka zadbana. Nie palony. Tak? A ty masz śmiech jak szampon. Sprint. Sprint. To walim sprint. Walim sprint. Sprint w Minecrafcie to kontrol. Ja pierdolę, nie no. You died to dup. Aha, jakaś dupa mnie zabiła. Wiesz ile mężczyzn chciałbyś mieć taką śmierć? Z dupy? Aha, że no dobra, Jezus Maria, to dużo seksualnym był ten żart. Życzę wam, żeby was dupa zabiła, nie? Kontrola biletów, proszę. Dzień dobry, bileciki do kontroli. Kurwa, śpi. Halo? Nie, wiesz co, ty nie jeździsz, wysiadaj. Nie ma opcji. Ja pierniczę, podsadź mnie na tego, na komendę. Panie bukowite! Ty jeździsz jak pirat drogowy. Patrz co robisz. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii, lewym pasem jeździmy. Baranie jeden, jesteśmy w USA. Jesteśmy w Brighton, wiesz gdzie jest Brighton? O! Chyba nie na tym chodniku. Gratuluję Jaslons, pięknie skasowałeś tego pomarańczowego imbecyla. No wiesz, męczennicy czasami wiesz. Jaslon, święty męczennik. Co ty gadasz? No. Ty! Ała! Nie no, chodź tu. Czaj. Nie! Kurwa! Cholerne amerykańskie samochody, rozróbę tu zrobię normalnie za chwilę. Panie! Co pan? Masz pan. Jesus! Maskotka Maca przyszła. Dzień dobry, witamy w McDonald's. Czy mogę przyjąć zamówienie? Będzie jeden Big Mac, dwa burgery, jeden Big Mac. Jest coś jeszcze? Serdecznie polecamy ciasteczko z jabłuszkiem. Dzień dobry, słucham, o co chodzi. Można zamówić? Zaraz, bo to jest kolejka. Jeśli nie jest pani samochodem, proszę wyjść do lokalu. Dobrze, dzień proszę podjechać do tego okienka. Dzień... Aaaa! Klaun. Moja mama jest klaunem, chłopie, nie ja. Top 10 domowych sprzętów elektronicznych. Numer 1. Pralka. Numer 2. Warka. Numer 3, numer dziadek. 3. Wjechałem na jakiś parking, nie? Numer 3, wjechałem na parking, dobrze. Numer 3. Kineskop. Numer 4, dziadek. Numer 5, wygrywam ten wyścig. Rządowa aparatura medyczna. Numer 5, babcia. Wygrałem. Pan Henryk. Teraz pogadajmy o poważnym temacie. Cyganki pod kościołem, co z nimi zrobić? Palić.
Janek, ty lepiej nie twórz podcastu. Chciałem powiedzieć, twórz podcast, będziemy, że będziesz rozmawiał o różnych takich sytuacjach, ale lepiej może jednak nie. Ja na dzwon podcast. Nie wiem, gdzie tu jest przejście, pracuję tu drugi dzień. Nazywam się Stanisław, mam 25 lat, moje zainteresowania to... Pani na górze. O tu frajerze. Pani nie słyszała. Pracuję tu 2 dni i nie wiedziałem, że takie ładne klientki tu przychodzą. Proszę iść stąd, ja muszę pracować. Ja 300 na godzinę, elo. Żeś się raz kurwa na Tinder, żeś się raz spędził 200 na godzinę. Kochamy Rafoniksa. Pan faktycznie jakiś chory. Nie, a czemu? No, Jasląs, słuchaj no. Tam jest odwieczny konflikt. Janek, chodź tu szybko, Janek. O nie. Janek, szybko. Szybko wjeżdżę! Kurde! No to wszystkiego najlepszego, Bartek. To są już twoje 17 urodziny. Życzę ci, aby twój kanał się rozwinął. Miałeś już teraz 1000 subskrypcji. Teraz czas na 10 tysięcy, potem 100 tysięcy. Żeby ci się inne kanały rozwijały, typu Dzwonko VHS, Dzwonko Music. Żebyś rozwijał swoje pasje muzyczne. Żeby przede wszystkim potrafił stroić te syntezatory perfekcyjnie. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Siema, drogi Bartoszu. Trochę później niż dzień twoich urodzin chciałbym ci życzyć po pierwsze tego, co ci napisałem. Po drugie tego, co sobie będziesz chciał. Nie wiem, wymyśl coś sobie, ja się pod tym podpiszę, ale bez przesady. A po trzecie wszystkiego najlepszego. Żegnam. Najlepszego. Z jakiej okazji? Z okazji tego. Z okazji Święta Niepodległości. Pojawi. Fallout. Jeśli się popierdoliła, to ale teraz już na serio. Siema dzwonko. Niestety w takiej formie, a nie innej, ponieważ rozjebałem mikrofon, ale chciałbym ci życzyć zdrowia, uśmiechu, poloneza i żebyś w końcu wrzucać regularnie filmy na YouTube. Życzę Fallout. Życzę ci lamusie 10 subskrypcji, 4 pyr, więcej donate'ów od Janka, polne za to na zimnym zapali i krzeseł ile dusza zapragnie, 100 lat, dużo chleba, masła, żółtego sera. Do widzenia. Jestem w grupie, jebać Marka Maruchę, jocie kurde, jest, moje życie jest spełnione. A czekaj, ja miałem coś nagrywać. Jano, gracz, coś tu przysłał do mnie. Witam cię towarzyszu, dzwonuś ma dziś urodziny. Jak rok temu robię mu best of dzwonko. Nie wyrobię się z nim na dzisiaj, ale fajnie by było jakbyś się dołożył i złożył... A, i złożył życzenia, Boże, zakryło mi gówniany Discord. Da radę? Coś ogarnę. Dziękuję bardzo, dobrze. Coś ogarnę. Generalnie dzwonuś. Życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji tych... 17 urodzin. Generalnie ja szwograsz przygotowuję drugą część... Bez to dzwonko. Także masz kolejny darmowy koncert od innych. Tak, mam nadzieję, że z wakacji ci się udały. I że uda ci się w końcu dostać ten komputer nowy, o którym marzysz. Gratuluję również zdobycia 1000 subów, które masz już w sumie dość dawno temu. Może troszeczkę tego nie przemyślałem. Prezentem takim generalnym ode mnie powinien być teraz ten BeamNG Drive, ale dostałeś go 2 miesiące temu. I może w końcu uruchomić tą cudowną gierę na nowym kompie. No już może już na wysokiej grafice nawet. Życzę ci również osiągów w szkole, tam w tym twoim technikum, do którego poszedłeś, dobrych wyników z matury, żebyś osiągnął ten swój wymarzony zawód, żebyś mógł wybrnąć trochę z tych problemów aktualnych. Liczę też, że uda ci się osiągnąć jakieś wyznaczone cele, że twój kanał trochę ożyje. Liczę, że jeszcze raz będziemy się gromadzić na Voice-chacie, tak jak za dawnych lat. Dalej czekam na streama, żeby pozbyć się 40% swojej wypłaty. No, też życzę, żeby takie... Też życzę ci, żeby takie pudełko stało na twojej półce, nawet może lepsze. Oczywiście, żeby dawna zawartość tego pudełka była w twoim komputerze, też ci życzę. No i generalnie za 10 miesięcy możesz się też szykować już na prawo jazdy, bo 2 miesiące przed 18 można zdawać, więc jeśli wszystko ci na to pozwoli, to będziesz mógł już w sumie na początek wakacji górcy zacząć. Generalnie nie wiem, czy ty po 18 jeszcze wracasz do szkoły, ja na przykład wracam jeszcze na rok. No, ale generalnie we wrześniu mógłbyś swoją furą popylać do szkoły na przykład, nie? Zamiast autobusem czy coś. No i tak ogólnie życzę ci już wszystkiego najlepszego, spełnionych życzeń, osiągnięć jeszcze raz. To było na tyle. Cześć. Siema, siema. Ja chciałbym pokazać dzisiaj największego Sigmę. No, nie tego pana oczywiście, tylko tego tutaj. Otóż dzwonko ma dziś urodziny, więc chciałem mu złożyć wszystkiego najlepszego w dniu urodzin ode mnie.
dużo szczęścia, pomyślności, wiadomo, tam pieniążków, tak? Więc nie będę się rozgadywać, to w sumie tyle. Dziękuję, wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz na dzwonkę. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia dzisiejszego. Dużo zdrowia, pomyślności i polonysa w całości. Witam was wszystkie widzowie w dzisiejszym fragmencie ze mną. Chciałbym złożyć Bartosiowi wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. Zdecydowanie większej aktywności na YouTubie, bo trochę tak ostatnio było cicho od ciebie. I jeszcze raz w szczególności zdrowia. A wam widzowie życzę miłego dzionka. Nara, to tyle ode mnie. Już teraz tak normalnie, ode mnie, dzień dobry. Mikołaj poszedł naprawić sanie, wróciło to jebane warzywo. Wszystkiego najlepszego, dzwonko, z okazji tych 17 urodzin. Mimo, że mi kurwo jedna nie złożyłaś życzeń na 18. Przynajmniej nie w czas. I też układam ci życzenia w imieniu młodego i Eryka. Po prostu nie zdążyli się dograć, mimo że dałem im 3 dni czasu. Nie zdążyli się dograć, więc składam również życzenia w ich imieniu. Tego kompa wymarzonego, oj ty Jezus Maria, kurwa, bo nagrywać trzeba, człowieku. Montuj mi filmy, gnoju jeb. Tak, czekamy nowego kompa dzwonuś, tak. Żebyś mógł streamować w końcu normalnie, o to przecież chodzi. No, także wszystkiego najlepszego, dzwonuj jeszcze raz i... Awe dzwon!